Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Podaj wynik dzielenia w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. I mamy 46 podzielić na 7. Znak dzielenia możemy zamienić kreską ułamkową, więc będzie 7 na dole, 46 na górze. To oznacza 46 podzielić na 7, czyli 46 siódmych. I teraz mamy zapisać to w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Tutaj będzie liczba mieszana. 46 podzielić na 7. Ile to będzie całości? Jeżeli ktoś nadal jeszcze nie pamięta tabliczki mnożenia, to można sobie z boczku rozpisać. 1 razy 7 to jest 7, 2 razy 7, 14, 3 razy 7, 21, 4 razy 7, 28, 5 razy 7, 35, 6 razy 7, 42, 7 razy 7, 49. To już jest za dużo, 49, bo my mamy tylko 46. Więc 46 podzielić na 7 to będzie liczba 6 całych. I jaka reszta nam zostanie? Tutaj na dole 7 przepisujemy. 6 razy 7 to jest ile? 42, więc od 46 odejmuję 42, wychodzi nam 4 reszty. Więc możemy powiedzieć, że 46 podzielić na 7 to jest 6 całych i 4 siódme, czyli wynik w postaci liczby mieszanej. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.